Dab, 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 bang, 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 A teraz, po raz pierwszy w historii polskiego kabaretu, sketch sensu stricto pornograficzny. Męskie rozmowy o życiu i śmierci na planie niemieckiego filmu erotycznego. Zapraszam. Papi, papu, papi, papa, para, papa. Verflucht, meine Hübschen. Heinrich! Boże! Ale ty nie istniejesz! Mam tyle pytań, sprichst nicht Deutsch? Heinrich, co robisz? A to ty, foto. Nie stój tak, kręgosłup pokrzywdzisz. Gdzie masz pajączka? Tato, nie chcę się z tobą teraz gadać, dobra? Dobrze. Po prostu nie po to kończyłem filologii niemieckiej, żeby teraz chorować jak wół. To dzień to samo. Dom, robota, jak Syzyf. No. Teraz to przesadziłeś, nikt tu nie wydziobuje ci wątroby. Oj, Henryś, znów ci nie idzie z doktoratem i łapiesz doła. Ja ci mówię, złociutki. Nie narzekaj na robotę. Dobra robota jest. ZUS ci płacą. Wkręcimy teraz pełnometrażówkę. Ekranizację Dickensa. Przygody Tomka Sawyera i Fuckenberry. Finał. Być czy nie być? Da sei oder nicht da sei. Boże, prosiłem cię o talent. Ale dlaczego tarki? Dlaczego nie mogę być prostym chłopcem z gitarą, który śpiewa piękne dziewczyny piosenki? Właściwie dlaczego nie mogę być? Mamy zaszczyt gościć, zaprosić pana Diego Teresę Wyjca. Wykonał on protest song, kawałek o niemożliwej miłości pomiędzy amorficznymi bytami. Proszę państwa, protest ten song przez 10 lat, powtarzam, przez 10 lat był na pierwszym miejscu list przebojów w południowym Surinamie. Proszę państwa, to coś znaczy. To coś musi znaczyć. Panie Diego, zapraszamy! Żubrożercą. Romualdzie, dlaczego nazywasz pana
razu, panie kierowniku, mięso. Parę żołądeczków dla żartu. Romualdzie, rozepnij fartuszek! A to może skoczę po pączkę do cukierni? Zjemy sobie razem po pączkę. Co ja mówiłem? A może pralinka na toaletynka, panie kierowniku, co? Rozpijaj ten fartuch! Boże, on ma dreda! A tak! Panie, nie mógł pan po prostu zwolnić? Proszę pana, to jest wojna. Albo my, albo te świnie z wegetaryjskiego naprzeciwko. A, to był ich człowiek. Do! Podłączyłem im wtyczkę. Kogo? Czasem, tuż za rogiem, w sklepie ze zdrową żywnością. Dobry. Czy to sklep ze zdrową żywnością? Nie nazwam tego żywnością, proszę. Bo ja chciałem kupić tofu. To jest ser dla mięczaków. I jak to? Tak, to już pana... Zabił pan kiedyś karpia? Nie, ale jak? No normalnie, młotkiem walną nożem, poderę, żeby utopi. Młotkiem? Co pan, tak nie można. No co pan taki wrażliwy? Panie? Nic tak nie zbliża kochanków, jak wspólne patroszenie kurczak. Jak to wspólne? Tak. Albo walentynkowe szlachtowanie świn. Brawo. Kiedy gorąca posoka tryska ci na twarz. Jeszcze ciepłe mięso ląduje mi jedynymi piersiami. Ty być boisz językiem, bo ci leci zakrwawionymi noskami. Jest piękny. Miłość, mięso, monogamia. No, pan jest chory. Chcę rozmawiać z kierownikiem. A kiedy jesteś panu osoba, że rozmawia z kierownikiem, co? Co tu się dzieje? Dlaczego w moim sklepie człowiekiem gardzi człowiek?